Cześć, ja mam na imię Janek, a tu kolejny odcinek iSpot High 5. Dzisiaj mamy dla Was coś, na co wiem, że długo czekaliście. iPhone'a 10. Zapraszam. Telefon, który wzbudza mnóstwo zainteresowania, czyli najnowszy iPhone 10, albo jak niektórzy z Was nazywają go iPhone X, wreszcie jest u nas dostępny. Jako pierwsi w Polsce pokazujemy Wam ten telefon. Pokażemy Wam dzisiaj obydwie wersje kolorystyczne. Tutaj macie iPhone'a 10 w kolorze szarości i również tego, który wygląda zabójczo, ponieważ ma biały tył, błyszczący, piękny, jak to Apple nazywa, srebrny, ale to jest praktycznie biały tył. Genialna sprawa. Obydwa telefony, jak widzicie, mają czarny przód. To z tego powodu, że tak naprawdę cały przód tego telefonu zajmuje olbrzymi wyświetlacz Super Retina. To, na co większość z Was zwraca uwagę, to oczywiście jak duży jest ten wyświetlacz. U jego góry, w takim małym załamaniu, możecie znaleźć całą baterię czujników, dzięki którym telefon będzie mógł odblokowywać się, widząc Waszą twarz, ponieważ nie ma tutaj miejsca na przycisk Touch ID. Apple zastosowało bardzo innowacyjną technologię, która jednym spojrzeniem pozwala Wam odblokować ten telefon. Jak możecie zobaczyć, konstrukcja tego telefonu też jest wyjątkowa. W tym miejscu macie całkowicie szklany tył, który oczywiście umożliwia Wam ładowanie bezprzewodowe na wszystkich ładowarkach w standardzie Qi. Mamy tutaj również boki wykonane ze stali nierdzewnej. Niesamowite, jeżeli chodzi o precyzję wykonania. Telefon jest bardzo zgrabny, ale jednocześnie przyjemnie ciężki w dłoni. No i przede wszystkim ten wyświetlacz. Trzymacie go w ten sposób, dlatego żeby nie zasłonić sobie tego olbrzymiego wyświetlacza Super Retina. To, co jest również nowe w iPhone 10, to gesty, którymi będziecie obsługiwać od teraz system. Oczywiście nie macie tutaj przycisku głównego z Touch ID, w związku z tym jak wracacie do poszczególnych aplikacji, jak wykonujecie wszystkie skróty klawiszowe, które znaliście z innych iPhone'ów. Otóż, jeżeli odpalicie daną aplikację, możecie w łatwy sposób zamknąć ją po prostu swajpując do góry tą belkę, którą macie na dole. Jeżeli otworzycie aplikację i zrobicie taki gest do połowy, przełącza Wam się widok aplikacji, tak jak klasycznie. Pozostałe gesty to między innymi używanie Siri przy długim przyciśnięciu przycisku bocznego. Oczywiście możecie również powiedzieć Hey Siri, jak w każdym innym iPhone'ie. Oczywiście są to też gesty 3D Touch, czyli jeżeli mocniej naciśniecie na ekranie głównym ikonę aparatu, wchodzicie w aparat. I tak samo, jeżeli chcecie użyć latarki, możecie bez problemu włączyć ją z ekranu głównego. Zastanawiacie się pewnie, jak w Waszym iPhone 10 wywołać widok notyfikacji albo widok tzw. Control Center. Już Wam pokazuję. Control Center odpalacie z prawego górnego rogu, a z lewego górnego rogu odpalacie widok notyfikacji. Dzięki temu nie brakuje Wam tego dolnego przycisku, którym zazwyczaj wszystko robiliście, i dolnego bara, ponieważ teraz dolny bar ma zadanie wykonywać większość funkcji w Waszym systemie, jak na przykład przełączanie się pomiędzy poszczególnymi aplikacjami. Tak więc konstrukcyjnie rewelacja. Apple bardzo fajnie podeszło do tego, jak sprawić, żeby gesty dobrze dawały Wam obsługiwać Wasz telefon. Oprócz tego świetna konstrukcja. Najbardziej wytrzymałe szkło, jakie kiedykolwiek Apple zastosowało w smartfonie. Bardzo przyjemnie leży w dłoni i ma idealny wymiar. Nieco tylko większy od iPhone'a 8, a z wyświetlaczem większym niż w iPhone'ie 8 Plus. Chcę teraz zaprezentować tryb oświetlenia portretowego. Jeżeli użyjecie przedniego aparatu, spróbuję teraz użyć tak zwanego Stage Lightu i zrobić sam sobie portret. Ogólnie wychodzi to bardzo fajnie, dlatego że muszę Wam przyznać, oświetlenie studyjne, rewelacyjna sprawa. Oczywiście możecie eksperymentować w różnych warunkach oświetleniowych, na zewnątrz. Ustawmy sobie teraz Face ID. Wchodzicie w menu Face ID, namierzacie Waszą twarz i zapełniacie taki specjalny okrąg.
Dzięki temu Face ID widzi Waszą twarz z każdej perspektywy. Później wykonujecie to raz jeszcze i Face ID jest gotowe. Wypróbujmy. Odblokowuje. Twarz wykryta. Podobno Face ID bez problemu będzie działał również w okularach przeciwsłonecznych. Jeżeli stopniowo będzie się zapuszczać zarost, wtedy Face ID przystosowuje się do Waszej twarzy w ciągu kolejnych tygodni i miesięcy i dzięki temu pozwala Wam bezproblemowo wejść do Waszego iPhone'a. Pamiętajcie, że również obowiązuje Was kod, który możecie zawsze odblokować telefon, jeżeli Face ID Was nie rozpozna. Tak więc możecie się nie obawiać, że Face ID działa słabo, działa bardzo szybko, jest bardzo dokładne i powiem Wam szczerze, że to, czego tak naprawdę najwięcej osób się obawiało, czyli to, że jeszcze te niektóre rzeczy będą w pewien sposób niedopracowane, uważam, że należy to włożyć między bajki. iPhone 10, ogólne wrażenia, rewelacja. Pierwszy telefon, który rzeczywiście w tak małej obudowie mieści tak wiele. No i jeszcze jedna rzecz, na którą wszyscy czekaliście, czyli Animojis. Bardzo fajna opcja w wiadomościach Apple'owskich, która pozwala Wam przekazywać wiadomości w formacie zabawnych emotikonek, które nagrywają Waszą reakcję i Wasze twarze i później możecie w takiej formie przesłać to znajomym. Spróbujmy. Nagrywamy teraz kolejny odcinek iPod High 5 i iPhone 10 jest mega. Jak widzicie, emotikonki naprawdę dodają stylu Waszym wiadomościom. Wiele osób powie, że jest to gadżet, ale mimo wszystko jest to rzeczywiście gadżet, który wykorzystuje bardzo fajnie całą technologię, która jest w tym przednim panelu i która wykorzystuje też Waszą twarz do odblokowania telefonu na Face ID. Czemu więc nie wykorzystać tego? Ok, dzisiejsze nagranie trwało zdecydowanie zbyt długo, podczas którego bawiliśmy się mnóstwo czasu nowymi Animoji, ale muszę Wam przyznać ogólnie, że iPhone 10 to naprawdę imponujące urządzenie. Już od dzisiaj możecie zobaczyć, pobawić się iPhone'em 10 w każdym salonie iSpot na terenie Polski, do czego Was bardzo serdecznie zachęcam. To był kolejny odcinek iSpot High 5. Dzięki, subskrybujcie i oglądajcie kolejne odcinki. Cześć!